Witaj. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać odmulenie felg po zimie, po sezonie zimowym. Na feldze siedzi FX Protect, drugi sezon zimowy. Tak jak widziałeś już, test trwałości, zresztą pojawi Ci się propozycja. Strasznie zamula, szybko się ta powłoka. Praktycznie na feldze jest znikome hydro. Odwrócę i Ci pokażę. Poczekaj, wypłuczę sobie. Teraz tak, wiadomo, że przed odmuleniem tej powłoki klasyka u mnie bynajmniej jest pierwsze co wchodzi, to jest dokładne umycie opon i standardowo później 1 do 30 excedę, pianka, tak jak przy myciu bieżącym, a później dopiero będę się zabierał za umulenie. Dobrze, słuchaj, ja sobie wypłuczę, opłuczę znaczy się i pokażę Ci jak wygląda hydro. Ok, założę sobie inną lancę. Gdzie ona jest? Tu jest. Teraz tak, no natrzaskane już ma troszeczkę, raczej troszeczkę. Hydro nie jest jakieś fantastyczne. Tutaj widzę, że gdzieś się broni, ale zobacz jak wygląda przed omuleniem hydro i jak będzie wyglądać później po odmuleniu. No dobra, tak jak widziałeś, szału nie ma, wewnętrzna strona to w ogóle leży, tutaj się jeszcze broni. W teście trwałości, tam gdzieś Ci propozycję wrzuciłem, widziałeś już po odetkaniu. Od czego zaczynam? Po tym jak już umyłem sobie opony, jak umyłem tak jak zawsze na bieżąco, czyli 1 do 30, pianka, spłukałem, pędzelkowanie, następnie wskakuję z detailing, z kwasikiem. 1 do 9. Mój ulubiony kwas, pędzelek. To jest do zasady, tutaj wskoczę, nie ten, kurczę, widzisz, ten, wskoczę z kwasikiem, już go malutko mi zostało, muszę dorobić skurczybyka, nie chcę pompować, ojej, i załapało, no i zobacz, i pędzel spadł i lipa, ok. I teraz tak, pokażę Ci tylko, słuchaj, zewnętrzną, a czyli wewnętrzną to sobie później umyję, będzie to samo co na zewnętrznej stronie, bo film będzie trwał za długo. Pewnie przyspieszę filmik, żeby nie trwał wieczność. Tutaj pierwszy strzał detailing i on tak naprawdę, ten kwasik, on nie odmula za dobrze, ale za to dobrze domywa. Po nim troszeczkę trzeba dłużej wypłukać ten produkt, ale za to domywanie i praca tym produktem jest naprawdę na wysokim levelu. No dobrze. O, niemęczący zapach, lubię, uwielbiam ten kwas. Ach, jednak kurczę, słuchaj, odwrócę. Od razu machnę tam, będzie z głowy. Później dwa razy to samo robić. Miałem nie odwracać, ale już. Pędzel. O, i lecimy. Kurczę, szkoda, że ten FX tak się zamula, bo powłoka naprawdę bardzo fajna. Tak jak widać, sezon zimowy 2 oblatała. Fakt, że tylko na chwilę obecną ponad 16 000 km, ale
aplikacja jest po prostu śmieszna. Bez docierania. Kurczę, woski się tak nie kładą jak ta powłoka. Okej. A, tutaj sprzęcik od kolegi z forum Kosmetyka Aut. Wydrukował mi pewnie na drukareczce. Naprawdę fantastyczna sprawa. Ten, jak to nazwać, uchwyt na pędzelki. Okej. Upsa. Stryk. Tak jak mówiłem, no w sumie to hydro jest gorsze niż było przed. Zamula troszeczkę. Znaczy może nie, może nawet takie samo. Po tym oczywiście co? Suszenie. I tutaj zdecydowanie przyspieszę, trochę osuszę i wyłączę po osuszeniu. Widzimy się przy aplikacji Dejrona. Odrobinka, no i lecimy z moim ulubionym Dejronem, kurczę. Fantastyczny produkt. On, to jest jeden produkt, który był z Dejronu chyba jeden z pierwszych na kanale. Zaczynałem zabawę z YepTube'em. Fantastyczny produkt. Tutaj chyba cena do jakości to tak średnio widzę konkurencję. Znaczy ja go lubię, bo to jak on siedzi, jak wybiera. Ja go kiedyś porównywałem z Detoxem, ja nie widzę różnicy. Tak naprawdę, no bajka, bajka, naprawdę bajka. No zobacz, każdy atomizer go dźwiga i nie trzeba Bóg wie jakiego atomizera. Canyon ten towar to dźwiga obłędnie. Okej. Ops, pięknie. I środeczek. Zobaczymy ile zbierze. Pogoda dzisiaj niestety nie dopisuje, słucha kurczy. Pada, obrzydliwie jest, naprawdę obrzydliwie, ale już ma być na dniach całkiem nieźle, koniec połowa kwietnia, a dziadzia dzisiaj jest sobota, w poniedziałku dwa auta do zrobienia, kurczę, wnętrze i ceramika, także przerwa w nagrywaniu, trzeba będzie się sprężyć. No dobra, dajemy chwilę, niech sobie podgryzie i wskoczę z pędzlem. Dobra, podgryzło trochę, pędzelek, ten co do zasadowych cleanerów. Sąsiad tam słyszałem chwilę, piłą zaszalał, także więc być może będzie tak, że będę musiał krzyczeć. Zobaczymy. Trzy strzały w pędzel i lecimy. O, te pędzle od Detailing naprawdę, cena do jakości jest tutaj poważna sprawa. Brak chyba konkurencji, naprawdę. Układanie się włosa w zakamarkach. Nie trzeba siły, one fajnie się kładą, ładnie wybierają brud, także pod tym względem naprawdę bomba. Mam workstaffa, one stoją, że tak powiem, dęba straszne. W ogóle mi te pędzle nie siedzą niestety. A są ludzie, którzy są zadowoleni, no i ja rozumiem. Każdy ma tam jakiegoś swojego ulubieńca. A, jeszcze jedna rzecz, widzisz gdzie krwawi? Zaraz ci pokażę co przyniosę. Fajną szczoteczkę, chwilunię, DBL-a. Taka fajna szczota, fantastyczna sprawa do czyszczenia opon tutaj w zakamarkach i przy feldze tam, gdzie widzisz krwawi na maksa. Dotykasz bokiem, kładziesz i zobacz, i jedziesz, patrz co się dzieje. Zobacz jaki ogień. Fantastyczna szczoteczka, do wnętrza również się sprawdza. Naprawdę bardzo fajnie wybiera. Rewelacyjna. Uwielbiam tę mini szczoteczkę, pędzelek, nie wiem jak to nazwać, nawet nie wiem jak oni to tam fachowo u siebie nazywają, bo to teraz wszystko musi się nazywać po angielsku, bardziej brzmi profesjonalnie, co mnie wkurza, chciałbym powiedzieć. Okej, i odstawiamy sobie. O, tu, pyk. I lecimy dalej. Tu gdzieś skończyłem, nie? No właśnie. Okej, albo tu, nie wiem. Zresztą to i tak, jak widzisz, jedyne co zaciągnęło to tutaj przy feldze i tu z ciężarków. To jest wszystko, to jest całe krwawienie, kurczę. Jak się dba na bieżąco, to nie ma szans. Dobra.
i gitarka. Odwracam felunek, pstryk i tu już poważna sprawa. Dużo zebrał? Nie, nie jest tak źle. Niedużo. Dość ciężarków tylko, kurczę, konkretnie. Dobra, słuchaj, ja nie będę nabijał pędzlowania, bo pewnie powtórzę jeszcze ze dwa razy, jeżeli będzie krwawienie. I przejdę do następnego kroku. Dobrze, no. Wysuszone. Tam w środku troszeczkę jeszcze wilgoci jest, no ale trudno. Warunki mamy, jakie mamy, słuchaj, 5 stopni. Dokładnie, połowa kwietnia. Masakra, co? No i kolejna rzecz. Tar remover. U mnie, wiadomo, testowałem na tych felgach produkt, który jest niedługo na rynku. Polski. Film się o tym tamtym produkcie pojawi. Fajnie pachnie. A ja od siebie polecam Black Car Cosmetics. Po prostu bomba. Jakość odtykania i przede wszystkim bezpieczeństwo tego produktu u mnie bryluje. No coś niesamowitego. Uwielbiam ten produkt. Obficie. Tu się nawet nie ma co. Nie boję się tego produktu w ogóle. Tak naprawdę dla mnie jest tak bezpieczny, że chyba nie bałbym się go nawet wypić. Żartowałem oczywiście. Ale łyknę kiedyś setę, zobaczycie. Jak rozrzedza krew, puszcza mocz. No dobrze, i tutaj słuchaj, po spryskaniu, okej, powinno się dać chwilę, dobrze, odstawiam, a dziadzia robi taki myk, bez pędzla. Oczywiście możesz pędzlować, ja wolę gąbeczkę. A, z tego względu, że pędzle przy tych produktach średnio się rozprowadzają, te pędzle... No nie ma tak jak przy Dejronie, gdzie jest piana i masz tę płynność. Tutaj to wszystko się ślizga, jest tak beznadziejnie. Fakt, że ta gąbka będzie do wyrzucenia, bo spuchnie, ale komplet felg zrobię. Ok. I delikatnie. Zobacz, każdy zakamarek dojdziesz w gąbeczku. O. Cudowna sprawa. Zdecydowanie lepiej niż pędzlem. To ci gwarantuję. To już przerobione, już nie raz, nie dwa. Oczywiście możesz pędzlem jak najbardziej. Wolisz pędzlem, nie ma problemu. Ja wolę zdecydowanie gąbeczką. Aha. Jak czujesz, że jest opór, co robimy? Dorzucamy. Lepiej, żeby produkt... O, jak się pięknie teraz leje. Super. Fantastyczna sprawa. I dookoła. Ok, no i wnętrze. Stój. Op. O, chyba kichnę zaraz. No dobrze, a tutaj to już wiadomo. Po długości, elegancko. Mało towaru. Dorzucamy. No minus tak, że gąbka trochę chłonie, ale wolę gąbeczkę. Już puchnie fajnie. O, i teraz jest idealnie. Oczywiście możesz też od razu bezpośrednio na gąbkę. Możesz też tak, żeby... aplikacja na felgę odczekać i nawet nie dotykać. Dobry tar remover zrobi sam robotę bez dotykania. Ja wolę dotknąć, jednak ruszyć towarem zawsze to inaczej. Zobacz, jak się naklejka trzyma, ale będziemy wiedzieć, że to jest ta sama felga. Lewy tył, dlatego jej nie zdejmuję. Ok, i na koniec co? Po takiej robocie gąbka do śmieci
Jeszcze raz zarzucam towar. O. Dobrze, że on jest tani, kurczę, bo on poszedł z torbami. Cała piątka zakupiona, jak się skończy, dojdzie kolejna. I w tym momencie daję mu tak minutę, dwie. Wystarczy, wypuczę go i zobaczysz, czym go wymywam, żeby było naprawdę już tak super. Teraz tak, żeby maksymalnie wypłukać ten produkt, u mnie wskakuje. Wiesz co, poczekaj, ja zobaczę, czy kamerka. Tak coś czułem, że mi na kamerkę chlapnęło, bo dostałem po twarzy wodą. I teraz tak, wypłukuje czym? Resecik. 1 do 10. Dokładnie. Atomizer spieniający. I zobacz, zobaczysz, co się będzie działo. Fenomenalnie wypłuczę. Pędzelek. Tym razem delikatny, drobny i lecę każdy zakamarek. Zapaszek, o. Ładnie pokrywa. Piana może nie jest znakomita, ale uwierz mi, że robi robotę fantastyczną pod tym względem. Tutaj się nie musisz już tak bardzo nawet wczuwać. Przelecieć tylko tak pędzelkiem, żeby dotknąć każdego miejsca. Uwielbiam go pod tym względem. Takiego właśnie wymywania całkowitego. Bo przeważnie po tarimowerze wraca super hydro. Takie mega, jakbyśmy przed chwilą powłokę położyli. Ale to się wiąże z tym, znaczy, że jest słabo wypłukany. Trzeba naprawdę solidnie wypłukać i wymyć. Hopsa! Okej, i tutaj lecimy. O, cudowna sprawa. Elegancka. Na końcu wskoczy mistrz, jeżeli chodzi o odmulenie. To będzie takie już finałowe czochranko. Słuchaj, które pozwoli nam położyć jakiś produkt, który przedłuży nam okres trwałości powłoki. Drugi sezon u mnie wskoczy od H2O.net, ten ich RIMS, RIM, Nano, coś tam. Bardzo fajny produkt, zresztą propozycja Ci się pojawi. Jest fantastyczny. Dobra, wypłuczę to. No widzisz, i hydro już zdecydowanie spadło. No? Właśnie tar remover trzeba dobrze wypłukać, a reset do tego nadaje się fantastycznie. I się przy okazji umyją. No już jest dobrze, już jest całkiem nieźle. No dobra, po tym wszystkim nie suszę. Wiadomo, na mokrą felę wskakuje mistrzu. To jest bydle po prostu. Tutaj nie ma półśrodków. Ten produkt jest moim zdaniem na chwilę obecną niezastąpiony. Próbowałem też APC innej firmy. Podobnie się nazywa. APC właśnie, że kwaśne. I niestety tamten zamula. I teraz tak, przy tym APC na felgi zarzucam. Wydajność jest kosmiczna. Odwracam felgę. O. Smród też jest znakomity, śmierdzi obrzydliwie ten produkt. I co robię? Zostawiam sobie, idę sobie po rękawice. O. I dlatego ta woda jest nieużywana, bo ona służy tylko do tego kwaśnego APC przy całym obrobieniu falunku, żeby nie mieszać z zasadowymi, z dejronami i obficie jadę po rękawice. Felga i szuramy.
Oczywiście wspomóc się też możesz pędzlem. Ja to później zrobię. Najpierw wskoczy rękawica, żeby to ładnie przerozprowadzić delikatnie. Później pójdziemy do zakamarków. I dlatego moim zdaniem, jeżeli chodzi o odmulenie felg na aucie, no jest to do wykonania, ale no, komfort jest niesamowity, jeżeli masz tą felgę właśnie tak jak ja tutaj zdjętą. I to jest w ogóle inna robota, inne odtykanie powłoki. Dobra. Okej. Okay. Wisisz. Opsa. Rękawica. Zarzucamy i lecimy. Ależ to czuję już, jak to odmuli. Ten produkt jest po prostu stworzony do odtykania. Pędzlowanie nim zero przyjemności, ale jeżeli chodzi o odtykanie, jest po prostu rewelacyjny. Opsa. Stryk. Dobrze. I tutaj szeroki pędzel. Z tego względu, że ten produkt się nie pieni i nie będę widział, nie chcę nic ominąć. I dorzucam. I pędzelkowanie bardzo delikatne, tak żeby tylko smyrnąć tutaj te... Wbrew pozorom powłoka jest mega odporna na chemię, naprawdę. Zamula się szybko, ale na chemię też jest bardzo odporna, co mnie bardzo cieszy. Ogólnie fajna powłoka. Jeżeli chodzi o trwałość, aplikacja to już jest w ogóle bajka. Dobra, ale smród tego produktu jest okropny. No ale wszystkiego mieć nie można, za to jest skuteczny na maksa. Bardzo ciekawie się to rozprowadza. Ok. Dobra. Ok, i płuczemy. I teraz tak, poprawa hydro, ja tutaj już widzę, później Ci pokażę, jest znaczna, ale na koniec jeszcze zarzucam produkt obficie wnętrze felgi i jak są, słuchaj, sprzyjające warunki, podkreślam, nie pozwalamy w żadnym stopniu przysnąć, w najmniejszym stopniu przysnąć temu produktowi. Ja tutaj ze względu na aurę, bo jest wilgotno, jest chłodno, daję mu do 2 minut. Po 2 minutach spłuczę i zobaczysz, jak fajnie ten zestaw, który ja nim zawsze tak sobie odtykam felgi, czy to letnie, czy nieraz kombinuję i powiedzmy daję mnóstwo chemii, której nie znam, nieraz nie uda mi się odetkać na przykład, albo zabiję powłokę. Tutaj ten zestaw dla mnie to jest sprawdzony. To, co dzisiaj Ci pokazałem, to jest dla mnie taki idealny zestawik do odtykania powłok. Dancing.